Witajcie serdecznie, z tej strony Robson z konsolowiec.pl. Dzisiaj porównam dla Was elementy rozwiązania z serii Call of Duty z kampanią Battlefielda 3, ponieważ jak się okazuje, wiele już użytych elementów widzieliśmy wcześniej, no i są one rozwiązane w zupełnie inny sposób. Wybrałem dla Was dwie przykładowe sytuacje. Pierwsza to odbijanie zakładnika, natomiast druga to zjazd na linię. Zwróćcie uwagę, jak te elementy zostały różnie wykonane właśnie w Call of Duty oraz w Battlefieldzie 3. Zaczynamy od Call of Duty 4 i słynnej misji My High Club na sam koniec kampanii, w której musieliśmy w określonym czasie zabić wszystkich przeciwników w samolocie i dotrzeć do naszego zakładnika. No i ostatnia sekcja wygląda tak, że musimy wykazać się dosyć dużą precyzją i celnością i strzelić przeciwnikowi w głowę. Inaczej misję trzeba powtarzać od początku, tutaj nie ma wyjątku. Teraz mamy ostatnią misję koopową w Battlefieldzie 3, tym razem naszym zakładnikiem jest nasz kolega z teamu. I zamiast strzelać musimy wystarczy wcisnąć spację, ciach, pach, pach i już po przeciwniku, czyli żaden problem. Następnie mamy Call of Duty Black Ops. Naszym zadaniem jest zjazd na linię po półce skalnej. To jest misja WMD, która była dostępna m.in. w demie właśnie Black Opsa. Zjeżdżamy na takiej zasadzie, że lewym triggerem popuszczamy linę, natomiast prawym triggerem ściągamy i przyciskamy się do półki skalnej. No, wymaga to od nas jakichś minimalnych zdolności manualnych, ponieważ jeśli za bardzo popuścimy linę, to oczywiście spadniemy i cały fragment trzeba będzie powtarzać od początku. Nie jest to jakoś może specjalnie trudne, natomiast wymaga z pewnością zaangażowania ze strony gracza i skupienia, dlatego spokojnie musimy pokonywać kolejne kroki po półce skalnej i powoli i rytmicznie schodzić na ziemię. Oczywiście przez cały czas mamy dokładnie napisane, co trzeba robić na ekranie, no ale to jest już typowa cecha gier ostatnich lat. Ok, jesteśmy na ziemi. Teraz podchodzimy do kolejnej poręczy. Znowu się zapinamy, ponieważ będzie kolejny skryptowany element. Gdyby to był Battlefield, to na pewno mielibyśmy do czynienia już z serią Quick Time Eventów. Natomiast tutaj możemy jedynie oglądać interaktywny film. Jedyne co możemy robić, to właśnie obracać kamerą w tym momencie, strzelić sobie w szybkę, nie ma tutaj problemu. I standardowo dla serii Call of Duty mamy Bullet Time i kolejnych przeciwników wycinamy bez najmniejszego problemu. Typowa właśnie akcja dla serii Call of Duty. Mamy teraz analogiczną sytuację w Battlefieldzie 3, tym razem zjeżdżam na linię wzdłuż szybu windy i zwróćcie uwagę na sposób realizacji tej sceny. Mamy głupi, debilnie zrealizowany i na wskroś prosty quick time event, który za każdym razem wymaga od nas ciśnięcia tego samego zielonego przycisku na padzie od Xboxa. Naprawdę nie wiem, jakim kretynem trzeba być, żeby takiej sceny nie przejść. I nie wiem w ogóle, co jej myślały robiąc tę scenę, bo to jest po prostu już hamburgeryzacja do kwadratu i ja czuję się jako gracz obrażony, będąc zmuszony właśnie do odgrywania takiej sceny. Teraz mamy kolejny quick time event i wjazd na dół. Zwróćcie uwagę właśnie na analogiczną do Black Opsa sytuację. Mamy również lekki bullet time. No i już zabijamy wszystkich przeciwników, a cała scena wydaje się być mniej efektowna. Właśnie quick time eventy to największa bolączka kampanii Battlefielda. Niedługo recenzja na konsolowcu, także trzymajcie się i do usłyszenia. Hej!